Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Kacper Musialik i zapraszam na kolejne wideo z serii Środa z Fusion Pro Tips. W dzisiejszym wideo chciałbym zająć się takim tematem, że powiedzmy mamy stół roboczy maszyny, Ułożyliśmy sobie tam na przykład kilka imadeł i chcielibyśmy w tych kilku imadłach zamontować taką samą przygotówkę i wykonać w każdym z imadeł taki sam detal. Tak? Czyli zamiast robić jednego detalu, robimy kilka detali naraz. Zrobimy sobie to na przykładzie takiej kostki, którą po prostu u góry splanujemy. No i pierwszym, pierwszą fazą musimy po prostu przygotować setup. Więc klikam sobie Setup i musimy zająć się układem współrzędnych. Mogę kliknąć w nasadę szczałki Z. Kliknąć w górną powierzchnię i ona już ustawi mi się prostopadle do tej powierzchni. Pozostałe osie są OK, układ może być w środku. Zostawiam. Przechodzę do zakładki Stock i tutaj zostawię sobie tylko 1 mm naddatku na splanowanie u góry. I klucz naszego dzisiejszego filmu to jest właśnie zakładka postproces, w której interesuje nas tutaj ta część maszyn WCS. O co chodzi? Chodzi tutaj o wybranie odpowiedniego offsetu który ma zostać wysłany do maszyny, tak żeby maszyna wiedziała, w którym miejscu nasz detal się będzie znajdował, tak? Czyli generalnie zazwyczaj realizuje się to za pomocą funkcji G54, G55, G56 i tak dalej, tak? Jeżeli zamontuję ten detal na maszynie, zbazuję sobie go, ustawię ten punkt, w którym mam mój układ współrzędnych w programie jako bazę G54, to żeby ten ta informacja w programie mi się pokryła. Muszę tutaj wpisać w to okienko 0 lub 1. OK. Jakbym wpisał 2, to by było G55, 3 G56 i tak dalej. Zróbmy na razie tak. OK. Zróbmy proste planowanie. Gdzieś tutaj zaraz będzie głowica. Tak. Wybierzmy sobie głowicę frezującą, w select. OK. No i taka prosta obróbka się wygenerowała. Zróbmy sobie z niej program. Prawy klawisz, postproces. Jest postprocesor Fanuka. Tutaj zmienię sobie troszeczkę numer programu. Post. I otwiera nam się nasz program. Proszę zobaczyć dokładnie w tym miejscu wywołanie bazy. G54. I to właśnie dlatego, że tam wpisaliśmy jedyneczkę. Zamknę ten program. żeby tutaj się upewnić, że to tak działa. Zakładka postproces. Wpiszemy dwójkę. OK. I jeszcze raz postproces. Zwijmy go tak samo. Tak, nadpisz. OK. I mamy. G55. Ale to chodzi tylko o wybór odpowiedniej bazy. A jak teraz zrobić tak, żeby zamiast jednej takiej kostki zrobić od razu na przykład 10 kostek na raz. Już sobie to zobaczymy. Prawy klawisz, edytuj, zakładka postproces. Wrócimy tutaj do domyślnej bazy G54, czyli wpisuję jedynkę i rozwijam tutaj ten multiple WCS offsets. Pyk. I teraz, pierwsza informacja. Ile kostek bym chciał zrobić? 10. Trzy rozkładów współrzędnych o 1, czyli będzie baza G54, G55, G57 i tak dalej. Co dalej? Operation order i to jest najważniejszy parametr, jeżeli chodzi o czas obróbki. Bo jeżeli ja tutaj dam preserve Order, to maszyna najpierw zajmie się pierwszą przygotówką, czyli bazą G54, zrobi detal od początku do końca, czyli przejdzie przez wszystkie strategie, a dopiero później przejdzie do kolejnego detalu. No nie jest to najbardziej optymalne, szczególnie jeżeli mamy dużo zmian narzędzi. Order by operation zachowa się w taki sposób, że najpierw na przykład wszystkie kostki zostaną splanowane, a później obrób, przejdziemy do obróbki zgrubnej, czyli będziemy jakby szli strategiami poprzez wszystkie 10 kostek. I, o, I opcja, która zazwyczaj daje taki najoptymalniejszy efekt, to jest order by tool, czyli generalnie tak długo, jak narzędzie, które jest wybrane, ma coś do zrobienia na którejś z naszych kostek, tak długo ono będzie pracowało, i dopiero zmienimy narzędzie. Więc ta opcja na pewno minimalizuje nam ilość zmian narzędzi w programie. Klikam OK. Prawy klawisz. Postproces. Pyk. Post. Nadpisujemy i otwiera nam się program. I proszę zobaczyć teraz. Mamy Phase 1 G54, ale jadę sobie niżej i znowu mam Phase 1 G55, Phase 1 G56, G57, G58, G59. OK, no i tu wchodzimy w kolejne bazy, akurat w tym postprocesorze tak jest zrobione, że nie mamy już bazy G60, tylko kolejną władzą by było G54.1P1. Tak? To już zależy od postprocesora i od konkretnej maszyny, ale generalnie robi się to w ten sposób. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Na dzisiejsze, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to by było wszystko. Zachęcam do komentowania, zadawania pytań. Chętnie się zasuguruję jakimś Państwa komentarzem w wymyślaniu kolejnych wideo z tych serii, bo staramy się, żeby co środę się jakieś wideo na YouTubie naszym pojawiało. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.